Dzień dobry, wita was Kasper Strzelczak. Szymon Binkowski. Przedstawiamy dziś Państwu historię pewnego budynku w naszym rodzinnym mieście Miksat. Jest to kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy. Miasto spłynęło całkowicie dwa razy, a wraz z nim drewniany kościół powstał w XIV wieku. Prawdopodobnie bale sosnowe ze zniszczonej świątyni posłużyły do budowy kolejnego w 1599 roku. W 1513 roku rozebrano dawny kościół, a w jego miejsce w 1914 roku postawiono nowy, murowany, który stoi do dnia dzisiejszego. Wybudowano go w stylu neobarokowym według projektu architekta Mariana Andrzejewskiego. A oto jak kościół wspomina okres II wojny światowej. W okresie II wojny światowej Miksat należał do powiatu ostrowskiego. W całym tym rejonie były 32 kościoły parafialne i 4 pomocnicze. W czasie wojny pozostały otwarte tylko 4 kościoły. W Ostrowie, Grabowie i Cieszynie dla Niemców i w Miksacie dla Polaków. Ponieważ Niemcy zezwolili na odprawianie w Miksacie nabożeństw, przybywało tu oficjalnie 2 księży. Msze święte odprawiane były tylko w niedzielę. Udzielano też wtedy ślubów i chrztów, niekiedy nawet 30 w jedną niedzielę. Niedzielne msze święte mieszkańcy wspominają, kiedy do Miksatu zjeżdżały się całe pielgrzymki wiernych. A teraz krótka historia. Pewnego niedzielnego dnia w czasie II wojny światowej młody mężczyzna przyszedł na mszę niedzielną z oddalonej o 10 km miejscowości. Pech chciał, że zapomniał dokumentów. Wychodząc z kościoła okazało się, że Niemcy legitymują wszystkich. Wielu Polaków nie miało przy sobie dokumentów. Wszystkich tych mężczyzn zgromadzono w bramie przy budynku byłej siedziby Banku Ludowego. Nasz bohater, Józef, znalazł się wśród tej grupy. Zdesperowana żona, Stanisława, podeszła do jednego z niemieckich żołnierzy i zapytała, czy może wziąć męża. Usłyszała odpowiedź, to sobie go weź. Tak Józefowi udało się uniknąć wywózki na roboty w głąb Niemiec. Nad potężnymi wrotami do świątyni napisane jest zdanie. Zaiste, dom to Boży i brama niebieska. Kościół, jako że powstał w stylu barokowym, posiada niezliczoną ilość pozłoceń oraz ozdób wewnątrz. Kościół zawiera 3 nawy, jedną główną oraz 2 boczne. Na ołtarzu głównym przedstawiona jest Święta Trójca. Na bocznym ołtarzu od strony północnej Serce Jezusowe, a od strony południowej Święta Agata. I to już wszystko z naszej strony. Dziękujemy i do widzenia.